Czas na wielki eksperyment. Dzisiaj, moi drodzy zadymiarze, odblokujemy sobie wszystkie nagrody karnetu zadymiarskiego. I sprawdzimy, czy uda nam się odblokować dwa star powery oraz dwa gadżety, których mi brakuje do Draco. Ale zanim zaczniemy, wyłońmy szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnia legendarną ofertę Draco. Tadam! Oto szczęśliwy zwycięzca, który zgarnia 119 zł, za które będzie mógł kupić sobie nową legendarną ofertę. Gratuluję! Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku! Dzisiaj będziemy odblokowywali wszystkie nagrody z karnetu. Mam cały karnet odblokowany, a jeszcze nie odebrałem nagród. Jak dobrze wiecie, w poprzednim odcinku wymaksowaliśmy na maksymalny poziom Draco, ma 11 poziom mocy, ale nie mamy żadnych gadżetów oraz star poweru, więc dzisiaj zrobimy sobie eksperyment, sprawdzimy, czy odbierając wszystkie nagrody z karnetu jesteśmy w stanie trafić dwa star powery oraz dwa gadżety. Nie ma na co czekać. Na początku wejdźmy do sklepu i odbierzmy sobie pierwsze piny od Draco. Draco, okej, okay, mamy to. Następna nagroda jutro. Jeszcze sobie kredyty odbierzmy. No i lecimy, zaczynamy od nagród. Na początku błyskotki, ikonka gracza i pierwszy Stardrop. Pierwszy i mityczny. Zostawcie łapkę w górę, a na pewno poleci się legenda. Lecimy. Ej, co tak słabo? Kredyty, kredyty. Dobra, błyskotki, kolejny Stardrop. Aha. Rzadki, lipa. Dobra, ikonka gracza, kolejny epik, mityczny drugi, mówiłem. Dzięki, zostawiliście łapeczkę w górę. Widzowie, widzowie, dzięki wam. Serduszko dla was. Jest moc, jest dzisiaj grubo. Odpalamy gadżet drugi do Draco. Patrzcie. Co? Błyskotki? A gdzie drugi gadżet do Draco? Co jest? Dobra. Ale oszukali mnie, widzowie. Gold. Raczej gemy, przepraszam. Emotka. Dziewiąty. Mityk! 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 Rozumiecie to? Jak się dzisiaj sypie mityki i legendy? Nie mam pytań! A, punkty do zadymiarza. Fajnie. No dobra, lecimy dalej. Błyskotki. Rzadki, 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 rzadki. No i bardzo rzadki. Rzadziej być nie mogło. Kolejna emotka. 13, ponad szczęśliwy. Oj, to bardzo nieszczęśliwy. 30 kredytów, co się dzieje? Dobra, lecimy. Rzadki, 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 bardzo rzadki. No dobra, Golda też odblokujmy. Marsjańską sławę też musimy podblokowywać. W sumie zapomniałem to poklikać. Czy tam Saturnową już, mam naprawdę mocno tą sławę. Możecie napisać w komentarzu, jaką macie sławę. A, tu jeszcze błyskotki z plusa były, dobra. No to lecimy dalej. Ikonka. Rzadki. Ale jest mocno po jednym tapnięciu legenda, rozumiecie? One hit legend challenge. Udało się go wykonać. Lecimy! No i co, błyskotki tylko. Słuchajcie, mi się wydaje, że tych błyskotek już troszeczkę jest za dużo na moim koncie, więc za chwileczkę kupimy jakiegoś skinka za błyskotki. A co? O właśnie, o wilku mowa! Osiągnięto limit błyskotek! No to cofnijmy się i sprawdźmy, co możemy kupić za błyskotki fajnego. El Primo, DJ KMs albo burzliwa Tara. Ale na przykład Cordelius też jest za błyskotki. Za 5000 błyskotek jest taki postapokaliptyczny Cordelius. Ja chyba, wiecie co? Zrobię inaczej. Kupię wszystkie za 1000. A co? Odblokowujemy. Trujący Cordelius. Kupmy sobie truskaweczkę Lili. A co? O proszę, laleczka Jessie jest do kupienia za 1000. Odblokowujemy. Trzeci skinek, wyposaż. Prawie mam wszystkie. Złoty Barley za 1000. Odblokowujemy. No i pięknie, wszystkie postacie za 1000 błyskotek już odblokowane. Kolejny, rzadki, rzadki, rzadki. Gold. Monety, nowy spray. Rzadki, rzadki, rzadki. Słabo. Błyskotki, a czy jejku. Passa, passa, niech będzie. Błyskotka. Rzadki, rzadki, rzadki. Rzadki, rzadki, rzadki. Epicki, okej, okay, może coś z epika wyleci. Podwajać żetonów, średnio. Oho, odblokuj zadymiarza lub odbierz kredyty. Dobra, to na razie nie będziemy nic takiego robić. Okej, okay, to jeszcze powciskamy troszeczkę, bo wejdzie. Błyskotki. Rzadki, rzadki, rzadki. Gemy. To się zawsze przyda.
kolejna odznaka, kolejne monety z kolejny star drop, który niestety nie oddał, ale już dwie legendy padły, więc kozak. Może i będzie trzecia. Jak wszyscy teraz walną, subskrypcję na kanale, może to coś da. Okej, kolejna emotka. Rzadki, 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 no i niestety nie dało. Gold, gold. Pyk, pyk. Rzadki, rzadki. Rzadki. Powiem wam tak, coś boję się, że chyba żaden gadżet, ani żaden star power nie wypadnie. To będzie niesamowite, że będę musiał to kupić za golda, nie? Gierka chyba wie, że mam tyle pieniędzy do odblokowania z tego karnetu, że mnie stać po prostu na to. Dobra. Kolejna błyskotka. Rzadka. Nagroda, no dobra, dobra, dobra. Wow, ikona gracza, smok tibijski. Rzadki. Okej, okej. Przebranie karnetu zdymiarskiego. Odblokowywujemy, moi drodzy państwo! Jasny mechatik, Chidorah! Nie wiem, kto się czyta, ale niech będzie. Wyposaż teraz. Fajny. Mi się on mega podoba. I się zbugował z ofertą. 47. Nagroda. Epicka i gold. Dobra, lecimy dalej. Pyk, pyk, pyk. Nic, nic. Okej, Saturnowa sława. Do dzieła, dwójeczka. Kozak. Uwaga, moi drodzy państwo, kolejna. Kolejne przebranie. Karnet zdymiarski. Wyposaż teraz. Tym razem złota edycja. Losowy star drop. Przeklikajmy. Rzadki. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Żartowałem, same rzadkie idą. Dobra, mityk. Kredyty, no dobra. Epic. Proszę bardzo, emotka do kruka. Takiej nie miałem, fajna. Z tego jestem zadowolony. I uwaga, epic. Punkty. No i dobra, legenda, widzowie. Niech wypadnie ten star power chociaż. No proszę, 2000 golda by było za zachowane. No dobra, niestety, cały odblokowaliśmy karnet i nie wypadło nic. To są jakieś żarty, moi drodzy państwo. No nic, odblokowujemy. Gadżet pierwszy, cios podbródkowy. Ponadto następne dźgnięcie lancą wyrzuca wrogów w powietrze na krótki czas. Fajne, wyposażenie do tego oczywiście tarcza oraz wzmocniony atak. Gwiezdna moc pierwsza. Wyeksponowanie co 5 sekund. Następne dźgnięcie lancą czyni wrogów podatnymi na trafienia. Podatni wrogowie ponoszą 35% więcej obrażeń przez 5 sekund. Odblokowane. Skinek dopiero będzie do odblokowania za kilka dni. Nie ma na co czekać, widzowie. Gramy z solóweczkę. Mocna mapa. No i dobra. Jak myślicie, czy uda mi się ich tutaj wszystkich wyjaśnić bez problemu? Na początku rozwalajmy skrzyneczki. Na 3 hity zdejmuję skrzynkę, atakując samego czubka lancy. O ty, Eve, cwaniaro. Pyk. Okej, ja bym na środek wskoczył, ale tam boję się, że ktoś mi tutaj wyskoczy. Zróbmy tak, że daję gadżet i wjeżdżam. Ktoś będzie, to dostanie ode mnie z lancy po prostu i go podrzucę. Lag! Dobra, czy jestem królem środkowych krzaków? Dobra, dostał. Raz, dwa, trzy. Okej. On miał 8 power cubesów, no to niestety trzeba wyjeżdżać z tych krzaków, bo mnie rozjedzie. Tutaj ktoś jest na pewno. Pyk. Nie ma? No to ciekawostka, powiem wam szczerze. Cordelius? Nie zdążę go chyba pokonać, bo on mnie zabierze w zaświaty. Ale podejdź, podejdź. Raz, dwa, trzy, leży! Nice! Wow, 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 wow. Okej, okay. Porobiony. Jeszcze jeden strzał i mamy aktywowanego smoka. Gadżet odpalę, w razie czego gdyby chciał ktoś mnie podjechać, to ja podrzucę. Jeszcze mamy lagi na tym serwerze, pięknie. Boję się wejść w krzaki, bo tam jest postać na 8 power cubesach. Trafił. To jest Lily? Tak, to jest Lily. Dobra, lecimy ich spalić. Okej, 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 okej. Spaliłem wielkie starcie. Poczekamy na życie. Nie! Nie miałem szans z tak silną Lily. No ale dobra, drugie miejsce. Widzimy, jak ten gadżet działa. Podrzuca przeciwników. No dobra, więc odblokujmy teraz drugi star power oraz drugi gadżet. W takim razie odblokowywujemy dalej. Ciężki to był meczek, powiem wam szczerze. Może drugi gadżet i star power będą lepsze? To przełoży się na moją wygraną. Kupujemy. Ostatni żywy. Liczba punktów życia Draco nie spadnie poniżej 1 przez 2 sekundy. O proszę, God Mode Activate, moi drodzy. Nieźle.
Kupujemy. Drugi Star Power. Szatkowanie. Smocze Solo przywraca teraz 2750 punktów życia po aktywacji. Czyli co? Kiedy aktywujemy smoka, leczymy się? Fajne. Wyposażonko jeszcze. Tutaj przełączmy tylko na tarczę, bo chyba nie miałem w tamtym meczu. No nieważne. Jedziemy. No dobra, moi drodzy. Na początku musimy zebrać jak najwięcej Power Cubesów. Nie będziemy się pchali na środek. O proszę. Dwa dagi. No to już wiem, że będzie ciężko. Ale też jest jeden Draco. Okej, okay, pyk. Ale na szczęście mamy gadżet, który przez 2 sekundy sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni. Więc postaramy się go użyć i faktycznie wykorzystać go w jakiś sposób. O ty, Lili. Mój Power Cubesik. Kot! Skakujesz, kocie, na mnie? Czy nie masz jaj? No chodź, kotek, chodź. Mam 13 HP tylko. Okej. Okay. Ale poskoczył do góry. A tam Lilka w krzakach. No, 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 odcinam mu drogę. Odcinam mu drogę temu koteckowi. Wydaje mi się, że widziałem kotecka. Wow, Draco! Tak, przywrócił mi HP, nie wiem, czy widzieliście to. Palimy tą perłę! Zjarana! Dobra, idzie całkiem nieźle. Ile HP? 11, 13? Prawie 13200, mocno. Pani Mek chyba sobie żartuje, że pani Mek chce mnie podjechać. Możemy zaryzykować, patrzcie na to. Raz, dwa, nie, nie dogonię jej. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jeszcze raz. O! Tego się nie spodziewałem. Zagrajmy jeszcze raz. No dobra. 3 razy Lili, 3 razy Draco, 2 koty. Brzmi jak przerąbane. Ona chce się bić. Chodź, chodź, chodź. Raz, dwa, gadżet, 3, 4. Dobra, uleczyłem się, uleczyłem się. Uciekły. To są tak cwane postacie, że nie mogę wytrzymać, nie? Może ty u góry też będziesz miała już ulta nabitego, co? Byś chciała nie podjechać. Okej! Okay. Wow, tam RT na 9 Power Cubesach, z nim nie będzie żartów. On te 12 HP szybko mi zbije. W razie czego, Farel, pamiętaj, że masz gadżet. Możesz użyć, będziesz miał tarczę. Yes, let's go! 1 HP! Czy wy to widzieliście? Użyłem smoka, uleczyłem się, później dałem gadżet i nie mógł mnie zabić, bo byłem nieśmiertelny, rozumiecie to? Jestem totalnym szefem. Pewnie padnę w tych krzakach. Ale sprawdźmy. Kolejny RT na dole. Ale jaja, jeszcze bazę postawił blisko. To jest Draco. 2 razy z lancy i pada chłop. No chodź. 3, 2, 1. Nie zdążył. Palisz się, gościu! A, to ta Madara, siema! Siema! Dobra! Drugi zestaw jest 100 razy lepszy! 100 razy lepszy! Jesteście nieśmiertelni i jeszcze leczycie się smokiem. Kozak! Jeżeli wam się dzisiejszy odcinek też podobał, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farel, dziękuję każdemu za wsparcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku Zadymiarze. Trzymajcie się, pa, pa!